Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam do wysłuchania przedświątecznego okienka lirycznego, w którym zabrzmią utwory muzyczne, w tym kolędy w wykonaniu Katarzyny Rzymojcin. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry. Katarzyna Rzymojcin gra na skrzypcach. Uzdolniona muzyk tworzy własne interpretacje do wielu gatunków muzycznych, rozpoczynając od utworów klasycznych do muzyki rockowej, jak też folkowej czy popularnej. Według swojej wrażliwości dobiera dla siebie repertuar, który ma możliwość zaprezentować publiczności na Wileńszczyźnie. Bierze udział także w kawiarenkach literackich, które cyklicznie odbywają się w Muzeum Władysława Syrokomli w Borykowszczyźnie. Pomysłowa muzyk potrafi gustownie uprawić szatę muzyczną dowolną imprezę i zauroczyć gości niezwykłymi dźwiękami spod smyka, wprowadzając na sali niesamowicie czarujący klimat. Katarzyno, poproszę opowiedzieć słuchaczom okienka lirycznego, jak się rozpoczęła przyjaźń z muzyką i dlaczego właśnie skrzypce przypadły ci do gustu. No to właśnie tak rozpoczęło się chyba jak u większości, bo to w dzieciństwie to była być może bardziej decyzja rodziców, żeby ich dziecko poszło do muzycznej szkoły. I właśnie moją pierwszą muzyczną szkołą to była Szkoła Sztuk Pięknych w Solecznikach. Pomieszkałam wtedy w rejonie wileńskim i miałam bardzo dobrą nauczycielkę, która mnie bardzo zaciekawiła i właśnie wciągnęła w ten świat muzyki i no, nauczyła kochać skrzypce, bo to taki instrument kapryzny i taki z nim trzeba trochę powalczyć, żeby to zabrzmiało i to no, bardzo zależy od pedagoga. Ostatnio podczas odbywającej się w Muzeum Władysława Syrokomli świątecznej kawiarenki literackiej wieńczący rok Władysława Syrokomli w Muzeum w Borykowszczyźnie była możliwość posłuchać kilku utworów muzycznych w twoim wykonaniu, w tym w duecie z młodym akordeonistą Tomaszem Blażewiczem. W wersji instrumentalnej pięknie zabrzmiał utwór Stanisława Moniuszki do słów Władysława Syrokomli po nocnej rosie. Jak powstał ten duet i czy ta współpraca będzie dalej kontynuowana? Ja myślę, że będzie dalej kontynuowana. Właśnie Tomek mieszka w okolicach Rukojni, a ja często byłam w muzeum, też bywa i coś się da z tym zrobić. Bo zawsze jest przyjemniej i jakoś czuję się, że to jest bardziej wartościowe, kiedy można wciągnąć kogoś z lokalnych muzyków, czy przyszłych muzyków, w ogóle dzieci po muzycznej szkole. Bardzo szkoda, że większość po prostu skończy te muzyczne szkoły i później z tego nie korzysta, nie rozwija, nic nie robi. Po prostu instrument leży. I no, ja mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie. A w przyszłości, no myślę, że to wszystko w ramach tych imprez organizowanych przez Muzeum Władysława Syrokomli w Borykowszczyźnie. Drodzy słuchacze, już za chwilę usłyszycie państwo czarujące, świąteczne melodie, które, mamy taką nadzieję, potrafią państwa wprowadzić w niezwykłą, świąteczną magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Pierwszy utwór, który zagram, to jest kolęda Cicha Noc, tylko jest trochę w innej aranżacji.
i zagram utwór Alicia Keys. Jeszcze chcę przedstawić właśnie piosenki, które nagraliśmy współpracując z Muzeum Władysława Syrokomli w Bryguszczyźnie. Właśnie z takim projektem Learning Wioskowy. To jest taki projekt, który tylko robi nagrania. I właśnie Kruk powstał w ramach projektu w 2021 roku. To jest piosenka Teledysk. Można sobie obejrzeć na YouTubie. I jeszcze dwa utwory, które zrobiliśmy z Lernikiem Wioskowym, to właśnie Sinie Oczki i Pszeniczka. Ponad lasu, spod
Nie oczki.
się powieść, siada pszeniczkę i drobny owiec. Nie wiesz, jak cianki lepiej się powieść. Ojej, ojej. Szanowni słuchacze, nadchodzi czas pożegnania się z Państwem, ale zanim się pożegnamy, przypomnę Państwu, drodzy słuchacze, że w dzisiejszym okienku lirycznym gościliśmy Katarzynę Rzemojcin. Muzyka, interpretatora, dla której skrzypce są instrumentem dla przekazu nie tylko dźwiękowego efektu, ale i emocji oraz własnej wrażliwości. Katarzyno, dziękuję Ci uprzejmie za przybycie i wykonanie fantastycznych, świątecznych utworów i życzę, by nadchodzące święta spełniły wszelkie Twoje oczekiwania. Do widzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Serce nie szuka dziś żalu, żal swój ukryj w kolędzie, gdy świat będzie znów odkupiony przez małe dzieciątko w kolebce, gdy pastuszkowie zagrają „Luluj, że Jezuniu, luluj”. Opłatkiem podziel się z bratem, wybacz mu winy i kłótnie. Drodzy słuchacze Okienka Lirycznego, w imieniu redakcji składam Państwu najlepsze świąteczne życzenia, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz.